Druk numer 458, projekt zarządu. Paragraf 1. Przeznacza się środki z rezerwy zadań priorytetowych na zadanie dofinansowanie do wycieczki organizowanej dla seniorów z okazji Dnia Seniora, realizator dzienny domy pomocy społecznej, dom numer 5 na Cudowym 32, kwota 1000 zł. To jest, szanowni państwo, taka sytuacja, że tym seniorom nie byliśmy w stanie w żaden inny sposób pomóc, ponieważ jakby nie mieści się, że z żadnych środków nie mogliśmy dawać. No, nie startowali do granta, no i otwarła się taka możliwość, zgodził się, prawda, dzienny dom pomocy społecznej. Zostało to pozytywnie zaopiniowane, żeby im dofinansować ten dzień seniora. Również zarząd, od razu mówię, złoży za moment poprawkę pan Krzysiu Kwarciak. Zarząd w tym projekcie uchwały wycofał jakby część, która miała być dotyczyła dofinansowania w klubie zwierzynieckim zakupu wiat, ale w związku z tym, że w wyniku przetargu czy tam innej formy wyłonienia wykonawcy zmieścili się w kwocie pierwotnej przez nas założonej, przygotował na uzupełniającą jakby tą kwotę tych 2000 z rezerwy Krzysztof Kwarciak poprawkę, którą odczytał. Przeznaczenie środków na kultywację wojska na obiekt KS Wierzyniecki, bo jest poważny problem z tym wojskiem, jest w bardzo złym stanie, a tu nie ma za bardzo możliwości pozyskania żadnych środków finansowych na rekultywację, na styk wszystko jest finansowo, więc tu kwota 2000 zł bardzo im pomoże w tej trudnej sytuacji. Zawód infrastruktury sportowej będzie realizowany. Poprawka formalnie brzmi tak, w paragrafie pierwszym dodaje się pauzę, która otrzymuje brzmienie rekultywacja wojska na obiekcie KS Wierzyński, ulica na Błoniach 1, 2000 zł, realizator zawodu infrastruktury sportowej. Czy ktoś z państwa pytań? Proszę redakcyjne. Czy to wyjdzie na Wierzyński KS? Tak? To jest. Wystarczy 2000 na kurde. Znaczy nie, to jest dołożenie do brakujących pieniędzy. Czy na tym etapie, szanowni państwo, nawet gdybyśmy chcieli dać więcej, nie mamy, ponieważ to jest ostatnie 2000 z rezerwy, które możemy dać. W związku z powyższym więcej nie damy, bo jak państwo zobaczycie, resztę z rezerwy przeznaczamy w następnej uchwale na projekt sferu broni tak. Proszę pan Marek. Nie, to tylko damy, chodzi o to, że po prostu brakuje pieniędzy do kultywacji i około 2000. Brakuje, no właśnie, to 2000. Nie, to tam chyba jakiś wiesz, rozsypie nawozu i tam. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Właśnie, chciałem zapytać, na czym ma polegać ta rekultywacja, co się dzieje? No, ubytki to jest podstawowy problem. Ja spróbuję jeszcze odpowiedzieć, szanowni państwo, w tym roku wszystkie wojska mają problemy w Polsce i to nie tylko takie, jak Wierzyniecki. Ze względu na to, że rozpoczął się sezon dużo później i rozgrywek jest dużo więcej. W związku z czym to mają kłopoty, to się nawet słyszy w wiadomościach. Przeróbmy zmiana tego kamy na 16, okresie oddziału przyczynowy w polu karnym, tam gdzie bankar stoi, na środku wojska, tam gdzie najwięcej jest zdeptane przez bankar, który tu pojedziemy z powrotem. A po nastawieniu jest, wojsko jest jakby nakuwane i jest to, szanowni państwo, proszę przyjrzeć, coś ma do projektu uchwały, do projektu, przepraszam, do poprawki autorstwa Krzysztofa Kwarciaka. Jakieś pytania, wnioski lub do projektu uchwały jeszcze go nie pytaliście. Głosujemy najpierw poprawkę. Proszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka została przyjęta i głosujemy całą uchwałę wraz z poprawką. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.